imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Wszystkich zgromadzonych w tej kaplicy cudownego obrazu, kapłanów, was, bracia i siostry, a także łączących się z nami, szczególnie poprzez przekaz telewizji TVAM, pragnę jak najserdeczniej pozdrowić, zaprosić do wspólnej modlitwy. W czasie tej mszy świętej kontynuowanej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Jerzy modli się o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla wnuków i rodziców. Ojciec Wojciech modli się w intencji o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla rodzin Warszczewskich, Skorulskich i Chońskich, szczególnie o siostrę Jezualdę i siostrę Martę. Przez moją posługę modlimy się w intencji księdza Adama Wełny z okazji 37. rocznicy święcej. Ojciec Mieczysław prosi o uzdrowienie dla Radosława Kosiorka i Jolanty Poszwińskiej. Bracia i siostry, dzisiaj kończy się pierwszy etap adwentowego czuwania, który przybliżył nas do tajemnicy powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Dlatego warto spojrzeć na to, co się już za łaską Bożą nas dokonało oraz dostrzec to, nad czym jeszcze należałoby popracować. Świadomi naszych słabości i tego, że nigdy nie potrafimy dobrze wykorzystać danego nam czasu, szczególnie do prostowania drogi dla Pana, przeprośmy za wszelką opieszałość w podejmowaniu wysiłku nawrócenia. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu, wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was i siostry o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, pośpieszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący Boże, jesteśmy Twoimi niegodnymi sługami i zasmuca nas świadomość własnych grzechów. Prośmy Cię, abyś nas napełnił radością z przyjścia Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Śpiewaj z radości niepłodna, któraś nie rodziła. Wybuchnij weselem i wykrzykuj, któraś nie doznała bólów porodu. Bo liczniejsi są synowie porzuconej niż synowie mającej męża, mówi Pan. Poszerz przestrzeń Twojego namiotu, rozciągnij płótna Twego mieszkania, nie krępuj się, wydłuż swe sznury, wbij mocno Twe paliki, bo się rozszerzysz na prawo i lewo. Twoje potomstwo posiądzie narody oraz zaludni opuszczone miasta. Nie lękaj się, bo już się nie zawstydzisz, nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twej młodości.
i nie wspomnisz już hańby Twego dowieństwa. Bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów. Odkupicielem Twoim święty Izraela, nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu wezwał Cię Pan. Jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg, na krótką chwilę porzuciłem Ciebie, ale z ogromną miłością Cię przegarnę. W przystępnie gniewu ukryłem przed Tobą na krótko swe oblicze, ale w miłości wieczystej nad Tobą się ulitowałem, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Dzieje się ze mną tak, jak za dni Noego, kiedy przysiągłem, że wody Noego nie spadną już nigdy na ziemię. Tak teraz przysięgam, że się nie rozjęczę na Ciebie, ani się gniewać nie będę. Bo góry mogą się poruszyć i pagórki mogą się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od Ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Oto Słowo Boże. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. I nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywiodłeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Sławię Cię, śpiewajcie psalm wszyscy miłujący Pana i pamiętajcie o Jego świętości. Gniew Jego bowiem trwa tylko chwilę, a łaska Jego przez całe życie. Płacz nadchodzi z wieczora, a rankiem wesele. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Wysłuchaj mnie, Panie, zmiłuj się nade mną. Panie, bądź moją pomocą. Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament. Boże mój i Panie, będę Cię sławił na wieki. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Alleluja, 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 alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie.
Gdy wysłannicy Jana odeszli, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście zobaczyć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w pałacach królewskich przebywają ci, którzy noszą okazałe stroje i żyją w zbytkach. Ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Powiadam wam bowiem, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. I cały lud, który go słuchał, a nawet celnicy, przyznawali słuszność Bogu, przyjmując chrzest Janowy. Faryzeusze zaś i uczeni w piśmie udaremnili zamiar Boży względem siebie, nie przyjmując chrztu od niego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Umiłowani Chrystusie, siostry, bracia, jasnogórscy pielgrzymi, ale co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano, oto posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. W tym adwentowym rozważaniu jeszcze raz chcemy przyjrzeć się tej wielkiej postaci świętego Jana Chrzciciela, o którym Chrystus powiedział, że między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Kim był Jan Chrzciciel? Wszystkim tym, który zapowiadał i tym, który wskazywał na Jezusa jako na Mesjasza. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Ja daję świadectwo o nim, że on jest Synem Bożym. Dlatego też swoich uczniów kieruje do Jezusa, bo jak powiada, potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Jan nie dla swojej chwały pracuje, ale dla chwały Bożej. Wszystko czyni dla Boga. Zna dobrze swoją misję, swoje powołanie. Służyć Bogu, przygotować ścieżkę Jezusowi i zostawić mu miejsce, aby mógł działać. On swoimi słowami, ale także swoim życiem mówi, to jest Baranek Boży. Wskazuje na Jezusa i świadczy o Nim i prowadzi innych do Niego, bo wie, że On jest Zbawicielem. Moi drodzy, naszym zadaniem jako chrześcijan jest także wskazywanie na Jezusa. Tak jak tego szczytu na Górze uczy nas Matka Najświętsza, kiedy spoglądamy na jej cudowne oblicze jasnogórskie. Jak możemy to czynić? Przede wszystkim przez świadectwo naszego życia. Czasem się dziwimy i też ubolewamy, że coraz więcej ludzi opuszcza Kościół, że młodzi czasem chodzi do Kościoła, ale może dlatego, że my nie zawsze jesteśmy dla nich świadkami Chrystusa. Święty papież Paweł VI mówił już wiele lat temu, że świat dzisiejszy nie potrzebuje nauczycieli, ale świadków. I tutaj jest szczególne zadanie dla rodziców, dla nauczycieli, także dla księży, duszpasterzy, aby byli wzorem dla młodych ludzi, żeby również swoją postawą ukazywali im Chrystusa
i do Niego prowadzili. Jakże wielu jest takich ludzi, którzy, choć może nie zawsze świadomie, proszą nas, żebyśmy nie tylko mówili o Chrystusie, ale żebyśmy w pewnym sensie pozwolili im Go zobaczyć. Bardzo często jako spowiednik czasem takie stawia pytanie, czy Twoje życie, Twoje postępowanie różni się od postępowania ludzi niewierzących. I często, bo jak na spowiedzi, na ogół ludzie chcą być szczerzy, mówią, właściwie to moje życie się niczym nie różni. Rzecz działa się w niedzielny poranek w Ameryce Południowej. Do małego kościoła na pograniczu Wenezueli i Kolumbii w czasie przyświętych wtargnęli uzbrojeni partyzanci. Wszyscy zgromadzeni w kościele z przerażeniem patrzyli na lufy karabinów skierowane w ich kierunku. Jeden z partyzantów wypchnął księdza na zewnątrz na rozstrzelanie. Po czym dowódca powiedział, ktokolwiek wierzy jeszcze w tego Boga, niech wystąpi. Nastała przerażająca cisza, długa cisza. W końcu wystąpił jeden z wiernych i powiedział prosto, ja kocham Jezusa. Żołnierze chwycili go brutalnie i wyrzucili z kościoła. Po nim wystąpiło kilku wiernych, którzy przyznali się do Chrystusa. Zostali oni także brutalnie wyrzuceni z kościoła. Następnie dały się słyszeć na zewnątrz strzały maszynowej broni. Nikt więcej ze zgromadzonych w kościele nie odważył się przyznać do Chrystusa. Grobową ciszę w kościele przerwał głos szefa partyzantów. Nie macie prawa zostać tutaj. Następnie wrócił z kościoła. Wyrzuceni ogromnie się zdziwili, gdy na zewnątrz ujrzeli stojącego księdza wraz z grupką wiernych, którzy przyznali się do Chrystusa. Dowódca partyzantów rozkazał powrócić kapłanowi wiernym, którzy wyznali wiarę Chrystusa, aby kontrolowali przerwaną mszę świętą, a pozostałym z pogardą wydał rozkaz. Stójcie na zewnątrz do czasu, aż będziecie mieć odwagę wyznać swoją wiarę. Po czym partyzanci zniknęli w dżungli. Drodzy bracia i siostry, chcemy sobie uświadomić, jak byśmy się zachowali w tamtej sytuacji. Ale może popatrzmy, jak jest dzisiaj. I powiedzmy sobie szczerze, chyba trzeba z większą odwagą wyznawać naszą wiarę, nie wstydzić się Chrystusa, wyznawać Go w każdym czasie, w każdym miejscu. Moi drodzy, nie stawiajmy Pana Jezusa gdzieś daleko w naszym życiu, ale na najważniejszym, na pierwszym miejscu, jak to uczynił Jan Chrzciciel. Czego jeszcze nas uczy prorok z nad Jordanu? Przyglądając się jego postawie, powiemy, że uczy nas również odwagi w reagowaniu na zło. Nie wolno ci mieć żony twojego brata. Odważnie, zdecydowanie reaguje na zło. Nie dlatego, aby potępić człowieka, ale dla jego dobra, dla jego nawrócenia. Zauważmy, jak często milczymy wobec zła, boimy się zareagować, stajemy się obojętni na zło, a zdarza się i tak, że my sami stajemy po stronie zła i błędnych ideologii. Już nas tak urobiono, że uważamy, iż aborcja czy eutanazja, małżeństwa homoseksualne są czymś normalnym, mówią nawet dobrym. Jan Chrzciciel swoim przykładem uczy, że nie można milczeć, jak dzieje się zło. Trzeba mówić jasno i wyraźnie, co dobre, a co złe. Ale wiemy, że my boimy się czasem prawdy, bo wtedy musielibyśmy się zmienić.
musielibyśmy właśnie porzucić tę drogę zła i grzechu. Czego uczy nas Jan Chrzciciel? Wiernego wypełniania powołania powierzonego nam przez Boga. Tak wielu chciałby z nas dokonać rzeczy wielkich, ważnych, decydujących. Czasami brakuje nam jednak odwagi, aby ponosić również związane z tym konsekwencje. Przyglądając się od tylu lat Janowi Chrzcicielowi, widzimy, że został on przez Boga powołany na proroka, który bezpośrednio poprzedza, zapowiada przyjście Mesjasza. Odpowiada pozytywnie na to wezwanie, z całą odpowiedzialnością wypełnia związane z tym obowiązki i pozostaje wiernym aż do momentu swojej męczeńskiej śmierci. Został ścięty w więzieniu przez Heroda. Ale w ten sposób właśnie pokazuje, że nie był jak trzcina, która się kołysze na wietrze. Do końca i w pełni wierny był w swoim powołaniu zasadom, które stanowią sens naszego życia. Przygotujcie drogi Panu. Prostujcie ścieżki dla Niego. Święty Jan Chrzciciel poprzez te słowa wskazuje nam wyraźnie, co mamy czynić, jakie jest nasze zadanie. Nasze życie jest bowiem ciągłym oczekiwaniem. Ciągle na coś czekamy. Na wyzdrowienie, na nowe mieszkanie, na spotkanie z kogoś bliskiego. Ale wszyscy czekamy na powtórne przyjście Pana Jezusa. A to oczekiwanie nie może być czekaniem z założonymi rękami. Jest to więc czas oczekiwania, ale też aktywnego przygotowania się na Jego przyjście. Dlatego mamy właśnie ten piękny czas Adwentu w Kościele. Przygotujcie drogę Panu. Prorok znad Jordanu używa takiego wezwania, obserwując zapewne życie. Jerozolima była miastem otoczonym pustynią. Drogi prowadzące do miasta wtedy często były zasypane piaskiem, uciążliwe dla podróżnego. Czasami były wręcz niewidoczne. I gdy do miasta miał przybyć ktoś bardzo ważny, wtedy trzeba było wyjść na pustynię i przygotować mu drogę. Karczowano wówczas uschłe, cierniste krzewy, zasypywano dziury, usuwano przeszkody, by w ten sposób uczynić drogę widoczną i przejezdną. Robiono tak na przykład przed świętym Paschem, kiedy wielu pielgrzymów przybywało do Jerozolimy. Bracia i siostry, do tych przygotowań nawiązuje Jan Chrzciciel, który zapowiada przyjście Chrystusa. Nie chodzi mu na pewno o to, żebyśmy dzisiaj pozamiatali chodnik przed naszym domem, czy blokiem, czy odśnieżyli drogę, ale żeby oczyścić Chrystusowi drogę do naszego serca, do naszego życia, aby tutaj miał łatwy przystęp. Jak to uczynić? Słyszymy to niemal od początku Adwentu. Niech każda dolina będzie wypełniona. Tak często zapominamy o Panu Bogu, zapominamy o codziennej modlitwie. Nie mamy czasu na niedzielną Eucharystię. Nieraz traktujemy ją jako ciężar, a spojrzeć jako smutny obowiązek. Tak też jest mało na życzliwości dla drugiego człowieka. To są właśnie te dziury, które sprawiają, że droga Chrystusa staje się trudna do przejścia. Te dziury nie tylko trzeba, ale można zasypać, można wyrównać drogę. Następnie Jan Chrzciciel mówi, nie każda góra i pagórek zostaną zrównane. Każda góra i każdy pagórek. Ileż nas jest jeszcze egoizmu. Żalimy się, że staliśmy się takim trudnym społeczeństwem. Na pewno na to składa się wiele przyczyn. Wszystko dla mnie. Nie liczy się z drugim. Ileż niesprawiedliwości, czasami nawet wykorzystania człowieka do swoich celów, wywyższania się
na drugiego. Wszystkie góry i pagórki muszą być zrównane, aby Chrystus mógł przyjść. Drogi kręte niech staną się prostymi. Często utrudniamy sobie przystęp do Pana Boga. Mówimy, dziś nie mam czasu, nie mogę inaczej postępować, już taki jestem i nie mogę tego zmienić. I taka postawa komplikuje naszą drogę do Boga i także zamyka Mu dostęp do naszego serca. Bracia, siostry, my widzimy, że czasem w naszym życiu jest coś nie w porządku. Widzimy właśnie rzeczy niedobre, które trzeba zmienić, ale nie mamy nieraz ani odwagi, ani chęci, by to rzeczywiście zmienić, by to uczynić. Bo tak jak dotąd jest nam jakby wygodniej, a zmiany składamy na czas nieokreślony. A Chrystus się zbliża. Słyszymy właśnie to wołanie, czuwajcie, módlcie się. Przygotujcie drogi Panu. Zmień swoje życie. Wykorzenij to, co nie jest dobre, a staraj się rozumieć to, co Boże. Nawróć się. Bracia, siostry, Chrystus nadchodzi i szuka drogi do serca każdego z nas. Ale czy znajdzie je otwarte, przygotowane? Czy potrafię dla Chrystusa podać rękę komuś, z kim od jakiegoś czasu nie rozmawiam? Czy potrafię przebaczyć albo prosić o przebaczenie? Czy potrafię się wyzbyć przekleństw? A wszystko po to, aby przygotować drogę dla Chrystusa. Trzeba zasypać dziury i wyrównać pagórki, przygotować drogę Chrystusowi. Patrząc się w tym adwentowym czasie świętego Jana Chrzciciela, słuchając go, ale także i Marię, niepokalaną dziewicę, patronkę adwentu, dajmy pierwszeństwo Chrystusowi, ukazujmy Go swoim życiem i otwierajmy dla Niego nasze serce. Amen. Bogu, który dotrzymuje złożonych człowiekowi obietnic, zanieśmy nasze wspólne modlitwy. Aby wspólnota Kościoła wiernie trwała w przymierzu zawartym z Bogiem, w Jezusie Chrystusie, Ciebie prosimy. Aby rodziny chrześcijańskie gorliwie wypełniały przyrzeczenia wynikające ze Chrztu Świętego, Ciebie prosimy. Aby nasza Ojczyzna przez wierność Bożym przykazaniom była wzorem postępowania dla innych narodów Europy, Ciebie prosimy. Aby katechumeni wytrwali na drodze przygotowania do przyjęcia sakramentu Chrztu Świętego, Ciebie prosimy. Aby zmarli mieli udział w liturgii niebieskiej, Ciebie prosimy. Abyśmy przez uczestnictwo we mszy świętej jak najowocniej przygotowali się na spotkanie z Panem, Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas łaską prawdziwie chrześcijańskiego życia przez Chrystusa Pana naszego. Głos wdzięczny z nieba wychodzi, gwiazdę nam nową wywodzi, która rozświeca ciemności i odkrywa nasze złości. Z różdżki Jesse kwiat zakwita, zbawieniem świat wita. Pan Bóg zesłał Syna swego, przed wieki narodzonego.
ci człeka wybawić. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki swojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę. Sprawa, bo ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On przez pierwsze przyjście ludzkiej naturze spełnił Twoje wieczne postanowienie, a nam otworzył drogę wiecznego zbawienia. A On podobnie przyjdzie w blasku swojej chwały, aby nam udzielić do obiecanych darów, których czuwając ufnością oczekujemy. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios, głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, naprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia, i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Pawłem, pustelnikiem, błogosławionym Eusebiuszem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła, zgodnie z moją wolą, napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, której żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostają wezwani na Jego ucztę.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas spierzujących dla siebie podtrzymujesz drogę do nieba i uczysz sen serce miłość to, co wieczne, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pragniemy na zakończenie Matce Najświętszej zawierzyć każdy dzień tegorocznego Adwentu, to nasze przygotowanie do dobrego, owocnego przeżycia tajemnicy wcielenia, ale także chcę polecić intencje, które tutaj przynieśliśmy do Matki Bożej w naszych sercach, nasze rodziny i naszą ojczyznę. Prosimy także o ustanie pandemii i w Polsce, i na całym świecie. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Matko, odkupiciela, z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska do nieba, ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą. Pragnął.